Czy wiedzieliście, że dopiero w XVII wieku zaczęto rozróżniać buty damskie od męskich? Dopiero zaś w XIX wieku zaczęto produkować lewe i prawe buty. Wcześniej noszone były oba identyczne. Hala ma stare buty, a stare buty mają dziurę. Pięty tak wytarte, że co róż obcierają skórę. I co pagórek, kiedy biegnie, to podeszwa i klapie jak klapek. Odeszła przy czubku, tak się dzieje czasem. Co robi Hala? Nie wypierdala butów, naszła myśl ją lepsza. Trzastrzewikami iść do szewca. Ostrożnie pakuje je do lnianej torby i wsiada w panę, pamiętając nawet, żeby bilet odbić. 20 minut później buty lądują na ladzie. Szewc ogląda i jak Wojtek Sokół mówi: damy radę. Pani wróci tutaj jutro o tej samej godzinie. Tu podkleję, tutaj zszyję, tam przybiję, no coś wykminie. Elo. Na zawsze wolność szewcom i złodziejom, ale musy niech podeszwę skleją. Nazajutrz Hala popija poranną kawę. Przecież jak Wojtek Sokół może stwierdzić, chuj na to kładę i kupić nową parę. W sklepach półki zawalone całe, nowe, ładne, modne, przez Margaret polecane. Ale trochę ruszyło sumienie. Wypłaciła se liścia za takie myślenie, aż ją oblał rumieniec. Przecież ten lewy i prawy laczek znają jej historię lepiej niż najlepszy przyjaciel. To te podeszwy ją zaniosły na egzamin na prawko. To te sznurówki prała, kiedy je ujebała farbą. To ten materiał pachniał ogniskiem po nocach nad wartą. I to w tych butach była, gdy z nią zerwał w zeszłe lato. O, zegar wybił 12. Wstała, wyszła z domu i do szewca ruszyła dziarsko. Step by step, w butach zastępczych, rzecz jasna. Przywitał ją szewc niczym młody G. Ona od drzwi niezdrowo pobudzona jak ODB. Krzyczy szymy, szymy, yeah, gimme, gimme moje buty. Podjarana aż jej przez koszulkę sterczą su. Buty gotowe, wyglądają jak nowe. Zapłaciła całe 4 dychy i ruszyła z nimi w drogę. Adieu, rzekł szewc, a teraz kto jest kto? Rozwiązanie zagadki posłuchaj. Hala to ty, buty to twój przyjaciel. Mama, tata, rodzeństwo, dziewczyna albo facet. Ktokolwiek kogo kochasz z wzajemnością, a znaleźć takiego kogoś nie jest wcale prosto, co nie? Więc jeśli to szpilka w dupę, a nie nóż w plecy, to nie rób rzepy, okej? Okay? To przecież ludzie, nie rzeczy. A skoro pół dnia siedzisz i oglądasz Instagramy, to wejdź w DM-y, napisz do nich, może pogadamy? Pogadajmy, człowiek przecież nie jest taki, żeby nie pogadać. Tyle ode mnie, reszta zależy od was. Hello.